Cóż to za nowy projekt, nowa propozycja? Propozycja zawsze, o ile ktoś nas zaprasza, my jesteśmy bardzo chętni. Dostaliśmy propozycję ponownie od Kafe Muzeum, gdzie odbył się jeszcze nie tak dawno koncert Lennonów Trzech. A teraz postanowiliśmy zmierzyć się z polskimi piosenkami filmowymi, których mamy od niemiara, począwszy od czasów przedwojennych, a skończywszy na współczesnych, chociażby komediach romantycznych. Mm-hmm. No tak, no to na pewno będzie takie spotkanie dla miłośników właśnie muzyki i tych polskich kawałków. No i Arek Wiech tutaj, Arturze, razem z tobą dzisiaj. Arku, rozumiem, że otrzymałeś zaproszenie od Artura i chętnie się zgodziłeś. Tak, Artur łaskawie tutaj mnie zaangażował na ten koncert. Zaproponował mi, żeby akompaniować wokalistom tutaj te piosenki. Ucieszę się bardzo, gdyż miałem wolny dzień. I skorzystałeś. I do tego jeszcze ładne polskie piosenki, niektóre dosyć stare, ładne melodie, ładne aranżacje, także mam nadzieję, że w tak małym składzie jakoś tutaj podołamy, żeby oddać ducha tych piosenek. Mhm. Mało tego jeszcze dodam, że jeśli chodzi o mnie z Arkiem, to my współpracujemy już bardzo dawno. Natomiast na scenie tak naprawdę występujemy pierwszy raz, prawda? Tak. Mhm. No to jak się z tym czujecie, to jakiś taki stresik, czy właśnie takie podekscytowanie i radość? Ja wręcz przeciwnie, jeśli widzę Arka po swojej lewicy czy prawicy z instrumentem, to jestem całkowicie spokojny. Arek, a ty jak? Ja też, jeśli on mnie widzi po swojej prawicy czy lewicy, czuję się spokojny. No i o to chodzi. No ale ten skład, Arturze, no to my już znamy tych wokalistów. Tak, to są wokaliści związani tutaj głównie z Cieszynem. Jest kilka osób, które przyjeżdża w miarę z daleka, bo mamy Beatrice z Pszczyny, mamy Darka, który jeździ z Buczkowic, czy Boro z zespołu Rocker Soul też tu przyjeżdża, a nie jest takim radowitym cieszynianinem. Także niezmiernie mnie cieszy, że garną wszyscy do Cieszyna, żeby pośpiewać, bo w dobrym towarzystwie się fajnie nie śpiewa. To jest najważniejsze. Co w najbliższym czasie, jeżeli gdzieś tam koncertujecie, to teraz jest okazja, żeby też zaprosić. Dokładnie. Arek gra koncert już w sobotę w Neo Retro i on na pewno coś o tym powie. Tak, zapraszam bardzo serdecznie na koncert. Gramy w Neo Retro z triem Adbar Trio. Ja będę grał na gitarze, śpiewać będzie Adrianna Walusiak. I na saksofonie będzie przygrywał saksofonista Bartłomiej Szyma. Zagramy trochę standardów polskich i zagranicznych. Będzie trochę standardów jazzowych, ale też pojawią się chyba ze trzy moje kompozycje, do których napisałem tekst i muzykę. Zapraszam serdecznie. Trzeba się spieszyć, bo tam jest ograniczona ilość miejsc. Dokładnie. Ze względu na gabaryty pomieszczenia. Ale myślę, że będzie fajny i taki sympatyczny koncert. A ty, Arturze, co w najbliższym czasie? Przede wszystkim koncerty już organizowane z ramienia COK-u. To będzie koncert z okazji Dnia Matki. Nie chciałbym teraz popełnić gafy, ale najprawdopodobniej to będzie 24 maja oczywiście tego roku. Natomiast będzie również nasz koncert w ramach Święta Trzech Braci. I to też również w składzie wokalnym wielu wokalistów tutaj związanych z naszym regionem. Przybój zbaw mnie, a on tak trafnie wybrał.